Otóż ja przypomnę, że w tym dodatkowym czy zastępczym spotkaniu, które odbyło się 2 tygodnie temu, za moją nieobecność poprzednim razem, nie udało się w pełni zrealizować zapowiadanego tematu, a więc omówić stosunki między Imperium Rosyjskim a Rzeczpospolitą w XVIII wieku, stosunki prowadzące od dominacji do likwidacji, od dominacji nad Rzeczpospolitą od czasów Piotra I do decyzji Katarzyny II o ostatecznym wymazaniu Rzeczpospolitej z mapy. Dziś więc chciałbym jakby przynajmniej po części do tych spraw jeszcze XVIII-wiecznych nawrócić i najkrócej, galopując trochę przez materiał historyczny, przecież tak bogaty, wejść w wiek XIX. Otóż zatrzymaliśmy się już właściwie wciąż w pierwszej połowie XVIII wieku, omawiając sposoby, techniki uzależniania Rzeczpospolitej przez Imperium Rosyjskie, na omówieniu tej techniki podstawowej, jaką była korupcja, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, klasy politycznej, a jak wtedy należałoby to określić, największych rodów magnackich, z których kształtowano, jeśli można tak powiedzieć, zwalczające się nawzajem partie, fakcje, zarówno w Rzeczpospolitej pod panowaniem Augusta II, Sasa, jak i po jego śmierci, kiedy siłami dwóch korpusów rosyjskich, które wkroczyły do Rzeczpospolitej, wybrano jego następcę, Augusta III. To trzeba przypomnieć. Czasem nam się wydaje, że to dopiero Stanisław August Poniatowski został wybrany przez wojsko rosyjskie. Nie. W istocie nacisk rosyjski przy wyborze poprzedniego władcy, czyli Augusta III, był jeszcze mocniejszy, bo po prostu była pełna interwencja wojskowa. Dwa potężne korpusy rosyjskie wkroczyły do Rzeczpospolitej, by ukarać ją za to, że wybrała źle. Nie tego kandydata, którego życzyła sobie cesarzowa Anna Iwanowna i dwór rosyjski, dwór w Petersburgu. I w drugiej elekcji powtórzonej wybrano właściwego, czyli rosyjskiego kandydata, czyli Augusta III. Bezwolne narzędzie w ręku właśnie zwalczających się zgodnie z życzeniem Rosji fakcji politycznych. To była jakby jedna metoda trwała właśnie tej korupcji politycznej i finansowej najważniejszych rodów magnackich w Rzeczpospolitej, by rzucać je we wzajemnej ambicji, walce tych ambicji przeciwko sobie nawzajem i do łaski rosyjskiego ambasadora, do łaski ostatecznie zmieniających się w Petersburgu kolejnych imperatorowych. Ten sposób, który znajdzie swój symbol ostatecznie najważniejszy, najtrwalszy w naszej wyobraźni w postaci targowicy, bo przecież to właśnie Szczęsny Potocki, Seweryn Drzewuski, Franciszek Ksawery Branicki, to są te właśnie postaci, które symbolizują, dokąd może zaprowadzić upadek, jeśli można tak powiedzieć, orientacji moralnej i elementarnego szacunku wobec wspólnoty politycznej w poszukiwaniu zaspokojenia swoich ambicji i w poszukiwaniu zaspokojenia swoich planów politycznych. Bo tak się składa, że akurat ci najważniejsi targowiczanie, ci, którzy Konfederację nazwaną targowicką, a podpisaną naprawdę w Petersburgu, zawiązali, nie szli na lep pieniędzy, im nie chodziło o pieniądze, im chodziło o ich plany polityczne i o ich ambicje. Mieli pewien ideał polityczny, który ich zdaniem został zrujnowany przez Konstytucję 3 maja i dlatego poszli do imperatorowej o pomoc, która zniszczyła Rzeczpospolitą. To trudne, oczywiście osobne, samo w sobie bardzo ciekawe, ważne zagadnienie, nie ma czasu teraz wnikać w nie. Tu dokonałem tego przeskoku między czasami Piotra, a czasami Katarzyny, by wskazać ten najtrwalszy symbol tej postawy właśnie błędnej wielu elit magnackich, które uważały, że
swoją wizję tego, co ma być dobre dla Polski, można zrealizować w oparciu o bagnety armii Katarzyny. I że po zrealizowaniu ich wizji Rosja po prostu ustąpi z Rzeczpospolitej jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nikt z Targowiczan, z tych właśnie założycieli Konfederacji Barskiej, bo potem nikt z nich nie uczestniczy we władzach Konfederacji, warto to sobie uświadomić. To już są inni ludzie, ci, którzy rządzą formalnie Konfederacją Barską po wkroczeniu wojsk rosyjskich, to już są postaci zupełnie trzeciorzędne, można tak powiedzieć. Ludzie, którzy tylko dla pieniędzy chcą w imieniu Rosji rządzić Rzeczpospolitą. Targowicą, przepraszam, najmocniej przepraszam. Chcę mówić o Barskiej, stąd mi się podsunęła tak fatalnie pod Targowicką ta wspaniała nazwa. Otóż chciałem powiedzieć, że to właśnie warto chyba z tej lekcji XVIII-wiecznej zapamiętać. Nie tych łajdaków z 1793 roku, z Targowicy, która pod bagnetami rosyjskimi już rządzi Polską, rozdaje fawory swoim ludziom. Bo takie łajdactwo trafia się wszędzie i jest łatwe do jednoznacznego osądzenia. Nie ma żadnego sposobu, by je usprawiedliwić. Trudniejszym zagadnieniem jest właśnie ta oryginalna Targowica i ważnym, można powiedzieć, punktem do refleksji także współcześnie. Są ludzie, którzy uważają, że mają pewien ideał polityczny, w tym przypadku była to republika, ideał republikański. Ten ideał może się oczywiście zmieniać. I że w imię tego ideału można zapukać o pomoc do sąsiadki, potężnej sąsiadki, patronującej życiu Rzeczpospolitej, licząc, że to ona zapewni wcielenie tego ideału, uratuje republikę przed Polską, można tak powiedzieć, przed Polską, która nie rozumie tego ideału. Otóż tego rodzaju rozumowanie wraca często. Wraca właśnie w takim poczuciu, dla tych Polaków można wiele zrobić, ale trzeba uciec się do Rosji, żeby to się udało, bo z Polakami się tego nie uda zrobić, prawda? Bo Polacy nie rozumieją, co jest ich dobrem. My tylko rozumiemy, prawda? Ja, hetman Rzewuski, ja, generał Podolski, Szczęsny Potocki, ja, hetman Franciszek Ksawery Branicki i tak dalej, prawda? Można te nazwiska zmieniać aż do współczesności. I zawsze kończy się to tak samo. Rosja rozgrywa tych ludzi, rozgrywa ich ideały, wykorzystuje ich i wyrzuca na śmietnik historii, tam gdzie muszą się odnaleźć. To było bardzo gorzkie doświadczenie dla założycieli Targowicy, przekonać się, że nie było im pisane odnowić Republikę Rzeczpospolitej, ale stać się żałosnymi agentami rosyjskiej intrygi, która zniszczyła Rzeczpospolitą. To jest właśnie być może najważniejsza lekcja, jeśli do jakiejś lekcji możemy tutaj doprowadzić, wynikająca z doświadczeń z tą rosyjską imperialną polityką korumpowania elit politycznych Polski, korumpowania nie tylko finansowego, ale korumpowania ich umysłów tą oto pokusą, że przy Rosji w oparciu o Imperium Rosyjskie można zrealizować dobro Rzeczpospolitej, którego obywatele Rzeczpospolitej nie rozumieją. Że lepiej porozumieć się z Petersburgiem czy z Moskwą niż z własnymi obywatelami. Ta właśnie wielka pokusa została w XVIII wieku wykorzystana i, jak się wydawało, na pewien czas skompromitowana właśnie tym symbolem Targowicy, ale wciąż ta pokusa współcześnie wraca. Ale Rosja w XVIII wieku, i na to chcę zwrócić uwagę, odkryła także, czy raczej odkryła na nowo, inny sposób realizowania swoich imperialnych ambicji i celów wobec Rzeczpospolitej niż korumpowanie elit politycznych. Podsunął pierwszy na nowo ten sposób ichumen jednego z wileńskich monasterów, bo przecież wciąż istniało prawosławie w Rzeczpospolitej, także w Wilnie istniał monaster Świętego Ducha, Feofan Leontowicz, który w 1758 roku
Jeszcze nie panowała Katarzyna, była tylko wielką księżną, żoną następcy tronu, panowała córka Piotra, Elżbieta Piotrowna. Napisał Feofan Leontowicz list do Kolegium Spraw Zagranicznych, czyli jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym zwrócił uwagę jaśnie oświeconym zarządcom kolegium, że jest inny zupełnie sposób niż popieranie tych magnackich partii w Rzeczpospolitej zrealizowania interesów Imperium Rosyjskiego. Prostszy, bardziej naturalny. Pisał tak. Można przecież przesunąć granicę o 600 wiorst, wiorsta to mniej więcej kilometr, najlepszej ziemi z prawosławnym narodem. Po prostu do tego się odwoływał, że kiedyś te ziemie, które znalazły się w Rzeczpospolitej po Unii Polsko-Litewskiej, zamieszkiwane były przez lud prawosławny, słowiański. Że teraz, to jest w połowie wieku XVIII, to prawosławie cofnęło się głęboko. Rzadko to sobie uświadamiamy, ale tuż przed pierwszym rozbiorem, przed 1772 rokiem, prawosławnych było w Rzeczpospolitej mniej niż 5%. Skąd się to wzięło? No cała ta ogromna masa, większość, bo przecież większość ludności ziem na wschód od Bugu, można tak powiedzieć, w największym skrócie, wyznawała prawosławie jeszcze w XV-XVI wieku. Otóż oni niemal wszyscy, mówię o chłopach, przeszli na Unię. Przyjęli tę wersję jedności z Rzymem, która gwarantowała im jednocześnie tradycyjne obrzędy, tradycyjną liturgię wschodnią. To oczywiście bolało prawosławną, pozostałą i legalnie działającą elitę i to przypominało, że toczy się jakaś walka właśnie o duszę i o tożsamość, nie tylko o duszę w sensie dosłownym, prawda, o zbawienie tych ludzi, czy będą zbawieni według prawosławnego rytu, czy według katolickiego, ale też o ich tożsamość, czy mają pozostać obywatelami, a raczej poddanymi, bo trudno tu mówić o obywatelstwie w stosunku do chłopów wtedy, Rzeczpospolitej, czy poddanymi prawosławnej imperatorowej. I to właśnie podsuwa najpierw Feofan Leontowicz, a potem, kiedy odbywa się już niezwykle huczna koronacja Katarzyny II w 1762 roku po zamordowaniu jej męża Piotra III, to właśnie na koronację do Moskwy, bo koronacje odbywały się w Moskwie, biskup Mochylewski Georgii Koniski, a więc już ważniejsza figura, już nie tylko przełożony klasztoru, ale biskup, najważniejszy biskup prawosławny w Rzeczpospolitej, zwraca się z analogiczną prośbą jak 4 lata wcześniej ichumen z Wilna do Katarzyny bezpośrednio. Zwraca się, używając tego imienia, w imieniu białoruskiego narodu. To jest ciekawe, ważny jakby element w historii tożsamości białoruskiej. Ktoś powołuje się na tożsamość białoruską. No jeszcze raczej nikt z tych chłopów nie utożsamiał się z żadną białoruskością. Każdy utożsamiał się z tutejszością i z wiarą przez siebie wyznawaną. Świadomości narodowej rzecz jasna jeszcze rozwiniętej nie było, ale już powstał jakby pierwszy zarys projektu świadomości czy narodu, który musiałby być podłączony, dołączony do prawosławnej jedności, wschodniosłowiańsko-prawosławnej jedności pod Moskwą. A więc nie manipulowanie Rzeczpospolitą, paraliżowanie Rzeczpospolitej przez wygrywanie fakcji magnackich przeciw sobie, ale po prostu oderwanie od Rzeczpospolitej wszystkich jej ziem wschodnich. W imię starej własności Rusi, w imię prawosławnej jedności, która powinna być odbudowana i w imię patronatu, który nad prawosławiem sprawuje Rosja. I rzeczywiście Katarzyna mogła się powołać na jedno z postanowień traktatu grzymułtowskiego, tego traktatu kończącego w 1686 roku wojny polsko-rosyjskiej, bo przecież potem Rosja z Polską i Polska z Rosją nie wojowały. To sobie warto uświadomić, że Rzeczpospolitą
całkowicie ujarzmiła, podporządkowała sobie, a ostatecznie podzieliła Rosja nie jako wróg formalny, tylko Rosja jako sojusznik. Rosja, która nie prowadziła wojen z Polską. Od 1686 roku do 1792 roku Rosja nie prowadziła żadnej wojny przeciwko Polsce, ani Polska przeciwko Rosji. Rosja występowała od 1717 roku jako, a właściwie wcześniej, od pierwszych porozumień Piotra ze zwalczającymi się właśnie już wtedy grupami politycznymi w Polsce, Rzeczpospolitej, jako patronka Rzeczpospolitej. A więc z jednej strony taka oto perspektywa, dalszy patronat Rzeczpospolitej, ale z drugiej strony dążenie, by podzielić tą Rzeczpospolitą, powołać się na stare tytuły, można tak powiedzieć, Rusi, jednoczenia ziem ruskich i tytuły odwieczne walki prawosławia z łacinnictwem, z Zachodem. Katarzyna oczywiście jest monarchinią swojego wieku, a więc monarchia stanowa ma swoje prawa. To nie chłopi mogą narzucać swoją wolę stanowi szlacheckiemu. Wciąż trzeba szanować przywileje stanu szlacheckiego, ale z drugiej strony Katarzyna także jest niezwykle, można powiedzieć, w tym postępowa, że rozumie w tym ładunek, w tym argumencie, który podsuwa jej Koniski, bardzo skuteczne narzędzie polityki imperialnej. I Katarzyna waha się. Te wahania mają kształt, można tak powiedzieć, walki poszczególnych fakcji z kolei na dworze petersburskim, w kręgu kolejnych byłych, ale wciąż zachowujących wpływy kochanków Katarzyny. Wśród nich przewodniczący Kolegium Wojennego, czyli jakby to powiedzieć Ministerstwa Spraw Wojskowych, Zachar Czernyszow. Już odstawiony, ale bardzo ważny. Wciąż kochanek Katarzyny, który zwraca uwagę na to, że Rosja prowadzi tyle różnych wojen, bo rzeczywiście prowadziła bardzo dużo niezwykle krwawych i zwycięskich dla niej wojen w sensie militarnym. Walczy od 16 lat na terytorium Rzeczpospolitej, bo od roku 1756 przez 7 lat wojska rosyjskie cały czas walczyły na terytorium Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita tylko była niszczona przez kolejne przemarsze, zgadzając się na to. Zajmowały najważniejsze garnizony w Rzeczpospolitej, Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz. Na trasie przemarszu wojsk rosyjskich, można powiedzieć, z Moskwy do Berlina, bo pamiętajmy, że wojska rosyjskie dwa razy zajęły Berlin w 1759 i 1760 roku. Zajęły stolicę Prus, czyli Królewiec, gdzie nawet Elżbieta Piotrowna jako caryca rozstrzygała konkurs na profesurę filozofii na Uniwersytecie Królewieckim, odrzucając wtedy kandydaturę Immanuela Kanta, ale potem Kant jednak został profesorem na Uniwersytecie w Królewcu. A więc przypomnijmy, że był to czas, kiedy Rosja mogła rozdeptać Prusy bez reszty. Nie zrobiła tego dlatego, że Elżbieta umarła, a nastał po niej Piotr III, który wielbił Fryderyka i postanowił, no można tak powiedzieć, uratować Prusy od całkowitego unicestwienia przez koalicję, której główną siłą była Rosja. Wycofał wojska rosyjskie z Prus, z Brandenburgii. W ten sposób Fryderyk ocalał. To jest ten cud domu brandenburskiego, o którym marzył Hitler w kwietniu 1945 roku, no ale się nie doczekał. Otóż mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć ten czas, kiedy wojska rosyjskie no, wciąż maszerowały przez Polskę, widziały, jak zasobna jest Polska. Polska była wciąż bardzo bogatym krajem. Wystarczyło wejść do pierwszego, lepszego domu zamożniejszego szlachcica, nie wspomnę o pałacach magnackich, żeby przekonać się, jak Polska wciąż bogatą była, mimo tylu zniszczeń wojennych, z wojny północnej, z poprzedniego potopu, z tych przemarszów wojsk. I Zachar Czernyszow mówił wtedy do Katarzyny głosem wielu innych carskich generałów, którzy to widzieli na własne oczy. No ileż my tak mamy walczyć za to imperium i nic z tego nie mieć? Zabierzemy Rzeczpospolitej ziemię, wcielimy ją do Rosji, to będziesz mogła nas, najjaśniejsza pani, nagrodzić.
Czym? Duszami chłopskimi, po prostu zabranymi, no bo skoro Rzeczpospolita straci jakieś ziemie, wcielone zostaną do Rosji, będą wolne dusze chłopskie do rozdania generałom, ministrom, urzędnikom. I ten najprostszy interes tworzącego się, można tak powiedzieć, lobby. Lobby tych, którzy są zainteresowani bezpośrednią własną korzyścią w panowaniu nad Polską, zaczyna brać udział w grze o politykę rosyjską. On się ściera z szerszą wizją, którą Katarzyna wciąż ma, zachowuje, wizją Piotra. Piotr nie chciał dzielić ziem Polski, Piotr chciał kontrolować całą Rzeczpospolitą. Paraliżować ją, trzymać w szachu, kontrolować przez rosyjskich ambasadorów, co doskonale się udawało. Ale od 1762 roku Czernyszow powtarza Katarzynie. No po co tak? Trzeba wreszcie zabrać Rzeczpospolitej te ziemię. Przecież możemy to zrobić, nikt nie kiwnie palcem w obronie Rzeczpospolitej. Możemy to zrobić. Rządzimy nią już od 50 paru lat. Katarzyna wciąż się waha. Dwa lata później, jak wiemy, obsadza tron królewski w Warszawie swoim byłym kochankiem, który łudził się, tak jak właśnie wielu po nim i przed nim, że będzie mógł wykorzystać tę koneksję, nazwijmy to tak, na dworze w Petersburgu dla dobra swoich planów i, jak wierzył, dla dobra Rzeczpospolitej oczywiście. Dużo starał się zrobić dla tego dobra, zwłaszcza w pierwszych latach panowania, kiedy już po 3 latach okazało się, jak jest całkowicie sparaliżowany przez decyzję swojej mocodawczyni, bo tak to trzeba powiedzieć. W lipcu 64 roku, a więc w czasach właśnie, kiedy Stanisław August został wybrany na króla, oczywiście wybrany z rozkazu Katarzyny II. Katarzyna i król pruski Fryderyk II wydają wspólną deklarację o prawach dysydentów w Rzeczpospolitej, powołując się na modną w ówczesnej Europie filozofów sprawę wolności sumienia, której, broń Boże, tej właśnie wolności nie dopuszczają we własnym kraju. W Rosji przecież przejście z prawosławia na jakąkolwiek inną wiarę karane było śmiercią. To był jedyny wyrok za apostazję od prawdziwej wiary, czyli od prawosławia. W Prusach nie było aż tak ostro, ale była jedna i wyłączna religia panująca, luterańska. Inne religie mogły być co najwyżej tolerowane. Tymczasem Fryderyk i Katarzyna domagali się pełnej wolności i równouprawnienia religii w Rzeczpospolitej. Oczywiście Katarzyna teraz mogła zacząć wykorzystywać tę kartę, którą podsuwał jej Koniski wcześniej, Leontowicz. To znaczy kartę prawosławną. Występować w obronie prawosławnych w Rzeczpospolitej. Tak jak właśnie pozwalał jej na to wspomniany przeze mnie pokój Grzymutowskiego z 1686 roku, występować w roli patronki prawosławnych poddanych w Rzeczpospolitej. Ta akcja doprowadziła do tego, zgodnie zresztą z planem Katarzyny, że Rzeczpospolita pogrążyła się w narastającym chaosie. Przeciwko znienawidzonemu Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu wystąpiła frakcja, można tak powiedzieć, starej magnaterii na czele z Karolem Radziwiłłem, panie kochanku, najpotężniejszym magnatem litewskim, przy współudziale krakowskiego biskupa Kajetana Sołtyka, też potężnego dzięki dobrom biskupstwa krakowskiego magnata. I wielu innych magnatów, którzy byli gotowi zrobić wszystko, albo prawie wszystko, byle tylko usunąć znienawidzonego ciołka, jak od herbu nazywano Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tak powstała Konfederacja Radomska przeciwko królowi, która miała paraliżować z kolei właśnie reformatorskie, pozytywne dla Rzeczpospolitej zamysły króla. Ale w jednym punkcie nie można było jednak przekonać ani Karola Radziwiłła, ani tym bardziej biskupa Sołtyka. W tym mianowicie, by zrezygnować z roli katolicyzmu, czy z umiejscowienia katolicyzmu jako religii panującej w Rzeczpospolitej. Na to nie mogli się zgodzić. Byli zbyt wiernymi katolikami, zbyt przywiązani do tej właśnie wizji polskości, której nie da się oderwać od katolicyzmu. Wtedy Katarzyna i jej ambasador nad Wisłą, Mikołaj Repnin, młody, ambitny
i tak później ważny w historii Rzeczpospolitej, niesławnie ważny, decydują się postawić sprawę na ostrzu noża, poza konstytucyjnymi już formalnie środkami przeforsować to równouprawnienie, a kiedy protestują przeciwko temu biskupi, dokonuje się akt porwania senatorów Rzeczpospolitej z Warszawy przez specjalną jednostkę. No nie było jeszcze jednostek tak przygotowanych jak w Związku Sowieckim, jednostek specjalnych, ale wyspecjalizowała się jednak grupa pod dowództwem pułkownika Osipa Igelströma, szwedzkiego pochodzenia, który zaczął od porwania właśnie polskich senatorów, potem porwał Hana Krymskiego kiedyś. No a kiedy Katarzyna skierowała go do negocjacji z królem szwedzkim, ten natychmiast wolał podpisać pokój, żeby po prostu umrzeć we własnym łóżku. Ale to już było w roku 1790. W każdym razie wracając do roku 1767-8, Katarzyna decyduje się, a raczej Repnin w jej imieniu, właśnie na ten akt bezprzykładnego poniżenia Polski. Po prostu z łóżek zostają wyrwani ze swoich pałaców w Warszawie biskup Sołtyk, biskup krakowski, Bogu ducha winny, bo on nie był zaangażowany w tę opozycję przeciwko Katarzynie tak bardzo, biskup kijowski Załuski, hetman Wacław Rzewuski i jego syn Seweryn Rzewuski, później niesławnej pamięci, także hetman i poseł na Sejm. A więc trzech senatorów i jeden poseł Rzeczpospolitej zostali przez wojsko rosyjskie uprowadzeni z Warszawy i osadzeni w Kałudze w głębi Rosji w więzieniu. No to poniżenie, otwarte, jawne poniżenie Rzeczpospolitej i próba narzucenia równouprawnienia religii, zniszczenia uprzywilejowanej pozycji katolicyzmu doprowadziła do reakcji, jaką była Konfederacja Barska. Ten wielki akt, pierwszy na tą skalę akt masowego powstania w obronie polskości i katolicyzmu. To było to doświadczenie, które można porównać tylko z powstaniem styczniowym, i może w innym sensie to już trudniejsze porównanie z powstaniem warszawskim. Na pewno paralela z powstaniem styczniowym da się obronić. To było najdłuższe polskie powstanie, bo trwało 5 lat. Od lutego 1768 roku prawie do końca roku 1772. Objęło całe terytorium Rzeczpospolitej. Od granicy z Turcją, Baru, której przekroczenie przez wojska rosyjskie spowodowało wojnę turecko-rosyjską, po Bałtyk, Litwę i dzisiejszą Łotwę, po Wielkopolskę, gdzie bardzo dzielnie trwała Konfederacja Barska prawie do samego końca. Nie tylko szlachta, ale wśród ponad 100 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez szeregi barżan, byli także oczywiście w mniejszości chłopi, byli kozacy na czele z legendarnym Sawą Calińskim. Różne stany, było dużo mieszczan. To było może, ze wstydem to przyznam, ostatnie chyba wystąpienie tak dzielne mojego rodzinnego miasta w historii narodowej. Kraków się najlepiej spisał ze wszystkich większych miast w Konfederacji Barskiej. Potem już mu się to nie zdarzyło. Choć brał też dzielnie udział, trzeba powiedzieć, w powstaniu kościuszkowskim. Otóż właśnie ten czas pokazał to, ten zryw pokazał, że Polska nie godzi się z tą rolą, jaką podyktowała jej Katarzyna, Piotr wcześniej, Elżbieta, Anna Iwanowna, z rolą bezwolnego kloca, który ociosywać może dowoli decyzja carycy i jej ambasadorów. To właśnie było przebudzenie, można tak powiedzieć, narodowe przebudzenie, które ci, którzy pisali pod dyktando dworów zaborczych, będą nazywali wielką klęską, bo przecież wiążą Konfederację Barską z rozbiorem, z pierwszym rozbiorem zadecydowanym w 1772 roku. To jednakże nie Konfederacja była głównym powodem rozbioru, ale rzecz jasna decyzja, gry polityczne, które rozstrzygały się w Petersburgu, nacisk, stały nacisk Fryderyka II, który czekał od dawna na tę decyzję. No i wreszcie trudności Rosji w wojnie z Turcją.
Rosja chciała oczyścić sobie przedpole, można powiedzieć, do tej wojny, właśnie rozładowując w ten, a nie inny sposób napięcie w Polsce przez rozbiór. Tak zatriumfował, można powiedzieć, plan Czernyszowa, plan rozbioru i niemal na drugi dzień po wcieleniu ziem dzisiejszej wschodniej i centralnej Białorusi do Rosji, bo to ten obszar został w pierwszym rozbiorze przyłączony do imperium, caryca jednym ukazem rozdarowała 80 tysięcy dusz chłopskich. To był konkretny wymiar tej decyzji dla tych, którzy czekali na to od dawna. W kolejnych rozbiorach w sumie będzie to ponad ćwierć miliona dusz chłopskich, rozdanych komu? No generałom, właśnie urzędnikom rosyjskim, którzy odtąd jako dysponenci tego majątku powstałego wskutek rozbioru Polski będą, można tak powiedzieć, najtwardszym lobby antypolskim w polityce rosyjskiej. Bo od tego będzie zależało, jaka polityka rosyjska jest wobec Polski, czy ich majątki przetrwają, czy zostaną Polsce oddane. Więc oni będą do końca najwierniej, oni, ich rodziny, ich spadkobiercy, bronić tej polityki likwidacji Rzeczpospolitej. Katarzyna oczywiście zaraz potem próbuje spacyfikować Rzeczpospolitą, nie umniejszając roli oczywiście Fryderyka II, który cały czas instygował, pobudzał Katarzynę do tej decyzji o rozbiorze. Trzeba powiedzieć, że to ona i tylko ona mogła ją podjąć. Ona decydowała o Rzeczpospolitej. Katarzyna chciała wrócić w tej okrojonej Rzeczpospolitej do starej polityki kontroli tego kadłuba, który po pierwszym rozbiorze powstał. Ale kadłub wziął się do życia, właśnie ochrzczony, jeśli można tak powiedzieć, na nowo krwią powstańców, konfederatów barskich. Ci ludzie, którzy organizowali wysiłek Komisji Edukacji Narodowej, powstałej na tym samym Sejmie, który zatwierdził pierwszy rozbiór. Którzy organizowali szkołę rycerską od 1765 roku, którzy organizowali ten wielki wysiłek duchowy dźwignięcia Polski, który zaowocował ostatecznie Sejmem Wielkim, Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja, byli wszyscy jakby zobowiązani przez tamtą ofiarę tysięcy prostych ludzi, nie tak wykształconych, ale którzy zdecydowali się walczyć i ginąć w nierównym pojedynku z armią rosyjską, to właśnie ci następni po nich wiedzieli, że nie można tego zmarnować. Tak jak Powstanie Styczniowe było taką wielką ofiarą, która zmobilizowała do wytężonej pracy organicznej, która miała uratować polskość. Nie byłoby tego wytężenia tej pracy, tak jak nie byłoby tego natężenia pracy nad odnowieniem, umocnieniem polskości zagrożonej po pierwszym rozbiorze, gdyby nie Konfederacja Barska. Rosja, jak Państwo wiecie, zdecydowała się na drugi rozbiór w momencie, kiedy tylko Rzeczpospolita spróbowała stanąć na własnych nogach, kiedy zaowocowało to pokolenie baru, kiedy przyniosło swój wielki owoc w postaci ustawodawstwa Sejmu Wielkiego, uobywatelniającego mieszczan, biorącego pod opiekę prawa chłopów i przede wszystkim wprowadzającego rządny system władzy w Rzeczpospolitej w postaci Konstytucji 3 maja. Katarzyna musiała tylko odczekać, aż skończy się jej nowa przygoda wojenna z Turcją i ze Szwecją i zorganizuje na nowo swoją fakcję w postaci tym razem Targowicy i wtedy, jak wiemy, następuje ten przedostatni akt likwidacji Rzeczpospolitej, czyli wkroczenie wojsk rosyjskich w 1792 roku. Bohaterska, nierówna walka, w której odznaczyli się najbardziej Tadeusz Kościuszko, w bitwie pod Zieleńcami i książę Józef Poniatowski, naczelny wódz tych wojsk, który dowodzi pod Zieleńcami, pod Dubienką, także z Kościuszką. I to właśnie pamiętajmy, że to z tą wojną wiąże się ustanowienie Orderu Virtuti Militari, którego pierwszym kawalerem został książę Józef i który z oburzeniem gotów był ten order odesłać, kiedy dowiedział się, że król, jego stryj, przystąpił do Konfederacji Targowickiej w lipcu 1792 roku. Ta wojna nie mogła być wygrana, ale pozostawiła ten właśnie ślad znów oporu, tego, że Polska się nie poddaje bez walki, że Polska
walczy. Że odnawia się chwała oręża polskiego. To już nie były bezładne gonitwy za polskimi niesfornymi kupami partyzantów, ale to już były regularne, sprawną ręką, przynajmniej pod dowództwem księcia Józefa i Tadeusza Kościuszki, prowadzone działania zbrojne, które będą wzorem dla następnych pokoleń żołnierzy polskiej wolności. Wiemy, że nie mogły one przeciwstawić się sile armii rosyjskiej i że uległy. Powstanie kościuszkowskie, potem trzeci rozbiór, to wszystko przypomina nam ten tragiczny czas rozbiorów, w którym Polska musiała ulec przeważnej sile Imperium Rosyjskiego sprzymierzonego z dwoma innymi imperiami, bo o tym nie wolno zapominać, na zgubę Rzeczpospolitej. Warto, by nie mówić o rzeczach oczywistych, przypomnieć, jak na to patrzono w samej Rosji, w elitach władzy rosyjskiej. Katarzyna, jak już wspomniałem, po pierwszym rozbiorze chciała ustanowić na nowo taki system, jak był przed pierwszym rozbiorem. To znaczy, ambasador rządzi wszystkim, bezwolny król i paraliżujące jego wolę fakcje. Ambasador Otto Magnus von Stackelberg był takim symbolem tego rodzaju władzy, w której no, powszechnie nazywano go prokonsulem, prawda? To taka prowincja rosyjskiego imperium, w której rządzi prokonsul, rosyjski ambasador, znacznie świetniej przyjmujący gości niż król polski, jeżdżący lepszą karetą, lepszym zaprzęgiem. I oczywiście wizyta u ambasadora była zawsze dużo większym zaszczytem niż wizyta u króla, prawda? Taka była hierarchia władzy, można tak powiedzieć, w tej Polsce lat 70., 80. Król rozpaczliwie próbował wyrwać się z tego, z tej sytuacji upokarzającej i dla niego osobiście, i dla Rzeczpospolitej, zabiegał o spotkanie z Katarzyną przez kilkanaście lat. Katarzyna zdecydowała się spotkać z nim na nieco ponad godzinę na tratwie na Dnieprze pod Kaniowem w roku 1787, gdzie król Stanisław August próbował ją przekonywać do tego, by zgodziła się na bardziej równoprawne stosunki Rzeczpospolitą, zezwoliła Rzeczpospolitej wziąć udział w wojnie przeciwko Turcji właśnie jako sojusznikowi, a nie jako wyłącznie prowincji swojej, można tak powiedzieć. Nic z tego nie wyszło. Katarzyna jednoznacznie dała do zrozumienia Stanisławowi Augustowi, że Polska może trwać przy Rosji tylko w roli jej takiej nieformalnej prowincji, gdzie najważniejszą osobą jest ambasador. No oczywiście uwikłanie Rosji w wojnę z Turcją sprawiło, że mogła Polska zacząć swoją niezależność odbudowywać, powołując Sejm czteroletni, skonfederowany, nie dający się rozbić wetem. Katarzyna wtedy zaczyna rozważać możliwość rozstrzygnięcia ostatecznego sprawy polskiej, a głównym jej doradcą w tej sprawie jest najjaśniej oświecony książę Grigorij Potiomkin, jej nie tylko kochanek, ale morganatyczny mąż, bo zawarli w ukryciu małżeństwo bez prawa rzecz jasna dziedziczenia dla ewentualnych potomków. I najbliższy doradca, mimo że potem zmieniali się kolejni, coraz młodsi kochankowie, to Potiomkin nigdy z łask nie wypadł Katarzyny, zawsze z szacunkiem traktowała jego rady i uwagi, choć zawsze on pisał do niej mateczko, czule, prawda, ale i Katarzyna nie traktowała go pobłażliwie, ale także właśnie, jak już wspomniałem, z szacunkiem jego rady przyjmowało. Wypadłszy z tego najbliższego kręgu, to znaczy z łóżka Katarzyny, Potiomkin myślał o tym, jak zapewnić sobie solidną pozycję wtedy. Właśnie przypomniał sobie, że pochodzi ze Smoleńszczyzny, która kiedyś należała do Rzeczpospolitej. Gotów był polski indygenat przyjąć, by wykroić sobie państewko na Ukrainie. To były jego rozważania, prawda? Idące w kierunku takiego ograniczonego rozbioru, który pozwoliłby mu na Ukrainie stworzyć własne państwo połączone z drugim państwem, które wyniknie z podboju, jakiego Rosja dokona na Turcji, a mianowicie księstwo czy królestwo dackie, a więc Rumunia dzisiejsza miałaby powstać i tak powstałoby państewko dla biednego Potiomkina, który mógłby się pocieszać taką schedą z łaski Katarzyny. Katarzyna pozwalała mu przyjmować kolejne tytuły,
bawić się tymi planami i realizowała po części prowadzące w tę stronę projekty. To Potiomkin był autorem planu wcielenia Krymu do Rosji, zrealizowanego w 1785 roku. I był także autorem planów dotyczących Rzeczpospolitej. To właśnie Potiomkin zaplanował trwanie, można tak powiedzieć, tego uzależnienia Rzeczpospolitej pod panowaniem Rosji, zastrzegając, że jeśli Rzeczpospolita sprawi jakiekolwiek kłopoty, to należy ją rozebrać i to natychmiast. Ubrał to w następujące słowa swojego memoriału o Polsce z roku 1788. Хорошо, чтобы jej nie dzielili, no когда уже разделена, to лучше, чтобы во всё była уничтожена. Prawda? To znaczy, lepiej, żebyśmy jej nie dzielili, wyjąwszy oczywiście ten ukraiński kawałek. Nie musimy się dzielić z nikim, prawda, z jakimiś Prusami, czy tym bardziej z Austrią. Ale jak już mamy ją podzielić, to podzielmy ją natychmiast do końca, żeby nie było tego kłopotu. Do Potiomkina garnęli się właśnie targowiczanie, przyszli targowiczanie, uważając, że to jest ten człowiek, który ma największe wpływy w Petersburgu i jednocześnie najlepiej rozumie sprawy polskie, no bo się nimi interesuje od lat. I dlatego na jego dwór pojechali najpierw właśnie Szczęsny Potocki, potem Seweryn Rzewuski, Franciszek Ksawery Branicki. Ale stary Potiomkin już umierał, nie mógł zrealizować swoich planów i dlatego osieroceni przez swojego patrona przyszli targowiczanie, musieli jechać do Petersburga, tam podpisać swoją targowicką konfederację. Katarzyna wtedy była już przekonana, że rzeczywiście zwlekać nie można, trzeba Polskę ukarać za jej bunt, bunt w postaci ustawodawstwa Sejmu czteroletniego i dokonać następnego rozbioru. Chodziło tylko o uzgodnienie warunków. To było już zdecydowane w 1791 roku. Z kim i za jaką cenę? Czy tylko z Prusami, czy jeszcze Austria będzie tu potrzebna? Do drugiego rozbioru Austria nie była potrzebna, tylko z Prusami zawarto odpowiedni układ. Wtedy charakterystyczne, że wciąż trwała jeszcze w Rosji, a raczej na rozpadającym się już dworze księcia Potiomkina, ta myśl, że ta okrojona już do zupełnego kadłubka Polska po drugim rozbiorze może być takim państewkiem przy Rosji. Co znów warto przypomnieć w kontekście późniejszych dziejów polskich, gdzie nieraz taki kadłubek przy Rosji kazano nam traktować jako ojczyznę, z której powinniśmy być dumni, że istnieje, prawda, w takim, a nie innym kształcie. Otóż nadworny poeta Potiomkina, Wasilij Pietrow, snuł, można powiedzieć, takie wizje poetyckie tego programu politycznego, które po drugim rozbiorze przedstawiały możliwość wiecznego pogodzenia Polski z Rosją. Jako dwa słowiańskie narody pogodzimy się nareszcie, prawda? Pogodzi nas ta wspólna przeszłość. Kijów, który jest matką ruskich grodów, a który należał także przez pewien czas do Rzeczpospolitej. I teraz ta maleńka Polska, która została tam, prawda, na centralno-zachodnich, można powiedzieć, rubieżach swojej dawnej świetności, powinna pozostać jako napierstnik Rosji, przedmurze Rosji. Często przypominamy sobie tę formułę przedmurza. Otóż Rosja także ma miejsce dla Polski w roli przedmurza. Polska miałaby być przedmurzem, ta maleńka Polska, przedmurzem Rosji, która w ten sposób filtrowałaby przez to maleńkie, ale jednak formalnie wyodrębnione przedmurze, złe idee, złe kontakty, które mogły z Zachodu przenikać do Rosji. Pamiętajmy, że to już jest czas po wybuchu rewolucji francuskiej. Katarzyna już nie chce być podziwianą na zachodzie Europy, chce bronić się przed filozofami europejskimi i skutkiem ich dzieła, czyli rewolucją francuską. I właśnie Polska miałaby być filtrem przed tymi ideami, który zatrzyma te złe wpływy idące do Świętej Rusi z Zachodu. No ale okazało się, że Polska tej roli nie odegrała. 1794 rok, powstanie kościuszkowskie, potem 1795, ostateczny rozbiór, likwidują Polskę. I wtedy Katarzyna, można tak powiedzieć, w swoich ostatnich gestach politycznych wobec zlikwidowanej Rzeczpospolitej wyjaśnia nam i swoim poddanym wtedy sens dzieła dokonanego wobec Rzeczpospolitej. Wydaje medal
Do dzisiaj można go podziwiać w Muzeum Historii Rosji przy Placu Czerwonym w Moskwie. Jest takie ogromne muzeum. Jest ten medal na honorowym miejscu opisującym ostatnie lata Katarzyny. Attarzenny je was vratih. Co było zabrane, odebrała. Czyli powołanie się na tę ideologię staroruską, prawda? To wszystko, co zabrałam, to do nas należało. Zrealizowałam tylko sprawiedliwość historyczną. To wszystko było ruskie, co w trzech rozbiorach zabrałam. Ale była i druga argumentacja, którą Katarzyna w akcie wprowadzającym trzeci ostateczny rozbiór wprost wypowiedziała. Likwidujemy Rzeczpospolitą, ponieważ stała się siedliskiem anarchii, niebezpiecznej dla sąsiadów, mogącej zarażać sąsiadów. Stała się źródłem francuskiej choroby, która z Paryża przeszła tutaj do Europy Środkowo-Wschodniej i zagraża spokojności nie tylko mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej, ale właśnie krajów sąsiedzkich. A więc polska zaraza wolnościowa, polski związek z Zachodem, z tym niebezpiecznym Zachodem, jest drugim powodem, dla którego Rzeczpospolita musi być wymazana. I obydwa trzeba zapamiętać jako linie przewodnie polityki rosyjskiej wobec Rzeczpospolitej, wobec Polski. Polska musi być zredukowana do zera albo do minimum, bo należy historycznie, tradycyjnie, geopolitycznie do sfery wpływów dominacji rosyjskiej, bo się Rosji należy. I Polska jednocześnie musi być zlikwidowana, bo jest źródłem fermentu, nieporządku. W tej sprawie zresztą Rosja będzie szukała zrozumienia u dworów innych. Jak to? No w imię wspólnego porządku musimy uratować się przed Polską, przed tym nieporządkiem, który z Polski wynika. W 1795 takie zrozumienie znalazła w Wiedniu i w Berlinie. Ale wiemy, że nieraz później będzie mogła znaleźć takie zrozumienie także w Waszyngtonie, w Londynie, w stolicach zachodnich, które też będą chciały uniknąć tego nieporządku, który wynika z istnienia Rzeczpospolitej i oddadzą wprowadzenie porządku na tym terenie Petersburgowi czy Moskwie. Ten sposób argumentacji także zachowuje swoją ważność. Otóż zastanawiając się nad tym właśnie znaczeniem rozbioru Rzeczpospolitej w perspektywie polityki rosyjskiej, musimy sobie uświadomić i tym skończę niestety, jakby wiek XIX zostanie nam, przykro mi, że takie opóźnienie wprowadzam, ale no trudno te ważne zagadnienia zredukować do zupełnych haseł z podręcznika historycznego. Otóż szukając jakiegoś podsumowania ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej i znaczenia jego dla polityki rosyjskiej w polityce rosyjskiej, chciałem zwrócić uwagę na następujące fakty. Pierwszy, wskutek działania Komisji Edukacji Narodowej i wskutek trwałości polskiej tradycji kulturowej, z chwilą dokonania ostatecznego rozbioru w Rosji, w Imperium Rosyjskim, więcej ludzi umiało czytać i pisać po polsku niż po rosyjsku. I to był problem zasadniczy. Dlaczego? No, znaczy, dlaczego najpierw więcej ludzi umiało czytać i pisać po polsku niż po rosyjsku? Bo działały przez 20 lat szkoły Komisji Edukacji Narodowej. W Rosji nie było żadnego systemu wykształcenia. Dopiero zaczyna go tworzyć Aleksander I, wnuk Katarzyny, powołując sieć okręgów szkolnych, z których dwa zachodnie oddane zostaną zresztą Polakom. Jednemu patriocie polskiemu, drugi ten Bileński, oczywiście księciu Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, Charkowski, hrabiemu Potockiemu, który jednakże z polskością już wiele wspólnego nie miał. Ale raczej tu chodzi mi o to, że no jakby ten system wykształcenia obejmującego szersze warstwy niż tylko tych, którzy sobie prywatnie na wykształcenie mogli pozwolić, w Rosji nie istniał niemal do końca XVIII wieku, a w Polsce on zaczął w bardzo nowoczesny sposób intensywny funkcjonować, obejmując no nie mniej niż 100 tysięcy absolwentów szkół Komisji Edukacji Narodowej w ciągu tych 20 lat. To ogromna masa, 100 tysięcy ludzi wykształconych nowocześnie. Nie mówię o szkółkach parafialnych, które swoją drogą istniały. Mówię o szkołach typu gimnazjalnego i wyższych. Otóż z tego wynikało, z tego właśnie, z tej nierównoprawności, która wzmacniała element kulturowy Polski w Imperium Rosyjskim, naturalne zderzenie interesów nowej elity polskiej, która znalazła się w Imperium Rosyjskim, ze starą elitą rosyjską.
To był problem strukturalnie nie do uniknięcia. Stare elity rosyjskie patrzyły na swoich nowych, że tak powiem, kolegów, którzy nie zostali wyróżnieni negatywnie jakąś prawną decyzją carowej, która by uczyniła z Polaków poddanych drugiej kategorii. Tak nie było. Szlachta polska miała po złożeniu przysięgi na wierność Katarzynie takie same prawa formalnie jak szlachta rosyjska, a była dużo liczniejsza od szlachty rosyjskiej, to też trzeba sobie od razu powiedzieć. Czy rosyjskość mogła skonsumować, czy zasymilować tak ogromną masę, tak dobrze ukształtowaną, historycznie tak już, można powiedzieć, dojrzałą, jak polska wykształcona szlachta? No z tym był zasadniczy problem. Rosja, oczywiście rosyjskie elity rozwijały się przez ciągłą asymilację napływających do niej wskutek podbojów nowych ziem i elit tych ziem. Śladem tego jest choćby fakt, że wśród nazwisk szlachty rosyjskiej w końcu XIX wieku 10% stanowiły nazwiska tatarskiego pochodzenia. No po prostu to byli tatarscy murzowie, którzy stali się szlachecką elitą rosyjską. Ale tutaj trzeba byłoby połowę, czy ponad połowę elity oddać Polakom. Stąd zaczyna się iskrzenie na najwyższym szczeblu i pytanie, co dalej. Katarzyna nie miała wątpliwości. Katarzyna była rosyjską nacjonalistką, można tak powiedzieć, choć nacjonalizm wiążemy z wiekiem XIX. Katarzyna chciała uprzywilejowywać, jeszcze nieformalnie, ale rozmaitymi zachętami, szlachtę rosyjską. We wstępach do praw podkreślała, że tak wiele ma jej imperium do zawdzięczenia szlachcie rosyjskiej, to podkreślała, tej tradycji narodowej rosyjskiej. Ale jej następca, Paweł, krótkotrwale rządzący tylko 5 lat i zamordowany za zgodą swojego syna Aleksandra, a zwłaszcza Aleksander, musiał zmierzyć się z tym problemem. Aleksander zaś chciał zwiększyć wpływy Rosji w Europie przez wzmocnienie czynnika polskiego, przez zebranie ziem polskich pod berłem rosyjskim jeszcze bardziej, wyrwanie ich Prusom, Austrii. To był plan, który podpowiadał mu książę Adam Jerzy Czartoryski. I wtedy ta idée favorite, jak to nazywano wtedy na dworze petersburskim, ta ulubiona idea Aleksandra poszerzenia panowania na dalsze ziemie polskie, wzbudziła postrach w elitach petersburskich. Jak to będzie jeszcze więcej Polaków, to już będzie prawie równowaga w imperium. I wtedy rodzi się rosyjski nacjonalizm, odpowiedź rosyjskiego nacjonalizmu na tę wizję, która przesądza wiek XIX, stosunki polsko-rosyjskie w wieku XIX. Głosem tej, można powiedzieć, opinii rosyjskiej, wtedy dojrzałej, w zderzeniu z problemem polskim, opinii, której ważną częścią stanowią właśnie ci, którzy zarobili na rozbiorze, ci właśnie właściciele dóbr rozdarowanych przez Katarzynę na ziemiach Rzeczpospolitej. Oni także stanowią twardy elektorat tych memoriałów, o których na końcu Państwu teraz mówię. To są memoriały Mikołaja Karamzina, twórcy historiografii rosyjskiej, wielkiego historyka, rzeczywiście wielkiego mistrza słowa rosyjskiego, z przyjemnością czyta się dla wdzięku języka rosyjskiego, którym jest to napisane, inaczej niż u jego poprzedników, jego historię państwa rosyjskiego. I także rozczytywała się współcześnie z Karamzinem, czyli na początku XIX wieku w jego powieściach i w jego historii publiczność czytelnicza w Rosji, rodząca się wtedy jeszcze przed Puszkinem. Otóż Karamzin w dwóch wystąpieniach jednoznacznie określił stosunek Rosji do Polski. Najpierw było to memoriał o starej i nowej Rosji w 1811 roku, skierowany do Aleksandra, w którym stwierdził, że co prawda Napoleon podnosi teraz sprawę polską, zbudował już księstwo warszawskie, a teraz szykuje się do nowej wojny, w której może próbować odbudować jeszcze więcej, to Rosja musi zrobić wszystko, żeby zniszczyć ten zalążek Polski, niezależny od niej, ponieważ Rosja zdobyła Polskę prawem miecza. Karamzin, chociaż historyk, nie powoływał się wcale na rację jakiejś starej Rusi czy na prawosławie, tylko powoływał się na siłę. Siłą wzięliśmy Polskę i naszym prawem siły jest ją utrzymać, nie dopuścić do tego, żeby się odrodziła. I pisał w sposób zdumiewający, jak na poddanego rosyjskiego, do swojego cara. Napoleon może zabrać ziemię polskie, może wkroczyć nawet do Moskwy, pisał jakby w proroczym duchu Karamzin. Ale ty,
pisał do cara, nie masz prawa oddać Napoleonowi ani jednej rosyjskiej chaty. Prawda? To znaczy, car rosyjski nie może nic oddać z tego, co zdobyła jego poprzedniczka, co zdobyli wszyscy poprzedni carowie, a zdobyli Rzeczpospolitą między innymi. W takim razie nie wolno zrezygnować z ani pięci ziemi, która już rosyjską się stała. Później młodszy brat Aleksandra, Mikołaj I, sformułuje tę doktrynę jeszcze jaśniej. Wszędzie tam, gdzie została rozwinięta flaga rosyjska, nie wolno jej już nigdy zwinąć. Prawda? To znaczy tam, gdzie stanie flaga rosyjska, stamtąd już nie wolno jej nigdy cofnąć. Ta doktryna nadal obowiązuje, jak widzicie Państwo, choćby w sporze tak błahym by się wydawało o Kuryle. Cztery małe wysepki. Zagrabione. Tak, zagrabione przez Rosję oczywiście siłą, których oddanie byłoby tak łatwe, tak wspomogłoby stosunki rosyjsko-japońskie, ważne strategicznie dla Rosji w grze z Chinami. Ale Rosja przestrzega tej zasady. Nie cofniemy, prawda? Nie oddamy. Nawet takiej niezaludnionej ziemi. W 1819 roku swój memoriał tytułuje Karamzin jeszcze dosadniej. Zdanie obywatela rosyjskiego. Pierwszy raz występuje obywatel rosyjski. Nie było takiego pojęcia, a Karamzin używa tego pojęcia. On jest obywatelem Rosji i upomina swojego władcę, cara. Jakby Rosjanin czuje się wyzwolony w stosunku do swojego cara. Dlaczego? Bo musi skrytykować cara za jego ustępstwa wobec Polski. Tego już nie może znieść, że Aleksander I zgodził się na odnowę państwa o nazwie Królestwo Polskie na Kongresie Wiedeńskim. To nawet Napoleon nazwał ten swój twór Księstwem Warszawskim, a Aleksander zdecydował się na powrót nazwy Królestwo Polskie. I jeszcze w dodatku obiecał świeżo na Sejmie w Warszawie w 1818 roku, że może przyłączy do tego królestwa ziemie zabrane, czyli Litwę i Ruś. No, na to już nie mógł nie zareagować patriota rosyjski, czyli Karamzin, i upomina swojego cara jako obywatel, że zasadą naszego państwa jest wszystko albo nic. Używa tego stwierdzenia. Więc jeśli ustąpimy cokolwiek Polsce, to runie całe Imperium Rosyjskie. To jest sformułowanie tego dogmatu znów szalenie ważnego dla myśli rosyjskiej później. Jeśli ustąpicie Polakom, oddacie im kawałek, to skończy się to rozpadem Imperium, bo Karamzin pisze to, co po nim będzie pisał Mochnacki, inni Polacy marzący o rozbiorze Imperium. Karamzin będzie pisał to samo, strasząc rozbiorem imperium. Mówił, no jeśli cofniemy się z Wilna, jeśli cofniemy się z Grodna, to dojdziemy stopniowo do wrót Moskwy. Przecież to wszystko są rezultaty podboju. Pisze wprost Karamzin, to wszystko są obce ludy przyłączone stopniowo do naszego centrum i asymilowane. Jeśli będziemy chcieli naprawiać historyczne krzywdy, tak jak ty chcesz, carze, wobec Polski, no to dojdziemy w końcu do wrót Moskwy. Ograniczymy nasze państwo do granic Małego Księstwa Moskiewskiego. To jest jedna rzecz, którą ważną powiedział wtedy Karamzin. Druga sprowadzała się do tego, że należy zniszczyć nawet ten twór państwowy, jeśli zakładamy, że on jest zależny od Rosji, Królestwo Polskie, ponieważ jak długo zachowuje on swoją prawną międzynarodową tożsamość, jest uznanym elementem ładu międzynarodowego, Polacy mogą powoływać się na to prawo międzynarodowe w obronie swoich racji. Przez co jakby podkreśla Karamzin pośrednio znaczenie walki o polskie państwo przez Polaków. Warto mieć swoje państwo. Warto powoływać się na jego rację w grze międzynarodowej. Bo stwierdza Karamzin, jeśli Polakom zabierzemy te państwowe, nawet fasadowe instytucje, to będziemy każdy ich ruch niezadowolenia mogli traktować jak bunt. Rozdeptać jak bunt naszych własnych poddanych. I to jest wygodniejsza pozycja dla nas. I trzecia rzecz ważna, którą powiedział Karamzin, to w polityce liczy się tylko siła i korzyść. Nic więcej, żadnej moralności. Wprost to powiedział właśnie w tym memoriale. Żadne sentymenty moralne nie mogą mieć miejsca w polityce. Wygrywa silniejszy, my jesteśmy silniejsi, więc mamy prawo rozdeptać Polskę. I tego się trzymajmy, mówi Karamzin. Karamzin w swojej powieści, bardzo chętnie czytanej, Marfa Posadnica o likwidacji Nowogrodu Wielkiego, który był taką figurą właśnie alternatywnej ścieżki rozwoju Rosji, gdzie Nowogród miał się rozwijać demokratycznie czy republikańsko w odróżnieniu od Moskwy, pisał tak.
Dzikie ludy kochają niepodległość, ludy mądre porządek, a nie ma porządku bez władzy samodzierżawnej. Wasi przodkowie, to do Nowogrodzian i do Polaków, chcieli rządzić sami sobą i byli ofiarą sąsiadów lub jeszcze bardziej okrutnych wewnętrznych wojen domowych. Teraz cieszycie się porządkiem. To jest to, co ma do zaoferowania Polakom. Teraz będziecie się cieszyli porządkiem jako poddani władzy samodzierżawnej. Wasza wola walki o niepodległość sprowadza na was tylko nieszczęście. Jest objawem waszej pierwotnej dzikości. Docenicie dopiero znaczenie porządku pod berłem Rosjan. O tym, jak ten porządek wyglądał, może już na sam koniec, przepraszam, wiem, że przeciągnąłem, ale ta puenta jest potrzebna. Mogli przekonać się mieszkańcy Polski w 1794 roku. 4 listopada 1994 roku ta rocznica była obchodzona jeszcze do okresu międzywojennego, jeszcze po wojnie ją oczywiście potajemnie wspominano koło tego soboru rosyjskiego na Pradze. Taki niewielki ślad, pamiątka, tabliczka upamiętniała to miejsce. Rzezi na Pradze, prawda, gdzie kilkanaście tysięcy osób zostało wyrżniętych, bo pozwolił na to, a raczej zachęcił do tego feldmarszałek Suworow. Jak ważną postacią Suworow jest jako symbol w tych stosunkach polsko-rosyjskich, niech świadczy też to przypomnienie. W roku 1940 w marcu rozpoczęto kręcenie filmu Aleksander Suworow. Stalin, jak w przypadku każdego innego filmu w Związku Sowieckim, osobiście sprawdzał scenariusz i osobiście zatwierdził tę scenę, od której zaczyna się film. Scena odbywająca się gdzieś w Polsce w 1794 roku. Wracają zdyszani oficerowie rosyjscy z pogoni za Polakami i przepraszają Suworowa, meldują się i przepraszają, że no niestety w ferworze walki wycięli jeńców wszystkich polskich. Suworow patrzy i uśmiecha się i mówi: i dobrze zrobiliście. Nie darublienny lies atrastajet. To Stalin zatwierdził w końcu marca 40 roku. 5 marca, przypomnę, podpisany został rozkaz o Katyniu. W maju 40 roku film wszedł na ekrany wszystkich kin w Związku Radzieckim. To jakby ten symbol ciągłości. Ale możemy przypomnieć sobie tę rzeź Pragi, ale powinniśmy przypomnieć sobie także inny element, który łączy właśnie wspomnianą paralelę Nowogród, Polska, przypomnianą przez Karamzina. Kiedy Nowogród był przyłączany do Rosji, też oczywiście wyrżnięto miejscową elitę, część wywieziono, wprowadzono kolonistów z Moskwy. Ale to, co także ważne, nie mniej ważne z punktu widzenia Moskwy, to, że z Nowogrodu wywieziono to, co najcenniejsze duchowo. Wszystkie święte ikony wywieziono do Moskwy. W nowoczesnej rzeczywistości nie ikony i nie tylko ikony są najważniejsze. Kultura jest najważniejsza. Co więc Katarzyna nakazała zrobić? 2 grudnia 1994 roku wydała reskrypt do Suworowa, w którym zażądała przysłania do Petersburga Biblioteki Rzeczpospolitej, pierwszej biblioteki publicznej w Europie, przypomnę, założonej przez biskupa Józefa Załuskiego, która liczyła ponad 400 tysięcy tomów. Codziennie publiczność mogła korzystać z tej biblioteki w Warszawie od 1774 roku. Katarzyna zażądała przywiezienia metryki koronnej i litewskiej, czyli archiwum państwowego. A kto by się sprzeciwiał temu? Oczywiście ten powinien być wywieziony razem z metryką i razem z biblioteką Załuskich. Tak powstała Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu. Podstawa zbiorów, najcenniejszych zbiorów w Petersburgu po dzień dzisiejszy. Jeszcze w roku 1863 przewodnik po Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu wykazywał 238 tysięcy Załuskianów, czyli, bo tam zachowano te pieczątki, prawda, czyja to była własność kiedyś. Po traktacie ryskim odzyskaliśmy z tego ułamek ułamka z Załuskianów. I przypomnę, że tak będzie po każdej walce polskiej o niepodległość, jeśli ją przegraliśmy. W 1800,
1800 roku stworzono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, tak ważne. W ciągu 30 lat udało się stworzyć bibliotekę 200 tysięcy tomów. W 1831 roku pierwsze, co Mikołaj I kazał zrobić, wywieźć Bibliotekę Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Petersburga. I pytanie, które często dzisiaj powstaje, no to warto było te powstania, warto było walczyć o niepodległość? Odpowiedź moja jest taka. Alternatywą jest zgoda na to, że to pierwsze wywiezienie, bo ono było wcześniej, zanim były powstania, to upokorzenie pozostaje bez odpowiedzi, że godzimy się na upokorzenie. Na taką Polskę Rosja się zgadza, na Polskę upokorzoną. Polskę, która przełyka swoją hańbę, która zgadza się zapomnieć o tym, co świeżo jej zrobiono. Wywieziono senatorów, wywieziono bibliotekę, dokonano rzezi ludności stolicy. Jeśli to zapomnicie, udacie, że zapomnicie, bo zapomnieć się tego przecież nie da, to jesteście naszymi dobrymi sąsiadami. Możecie istnieć w takich granicach, jakie wam wyznaczymy. To jest ta lekcja, z którą wiek XVIII nas zostawia. Bardzo państwu dziękuję. Ja bym chciała zapytać, jak pan ocenia likwidację szkolnictwa jezuickiego? Pokazacie jezuicka, nastąpiła likwidacja szkolnictwa. A to szkolnictwo było jakieś formatujące dla przyszłych obywateli Rzeczypospolitej, no mówię głównie dla szlachty, bo tę grupę obejmowało, prawda? I bardzo jestem ciekawa opinii pana profesora. Bardzo dziękuję. Tak się złożyło, że ten problem był niesłychanie żywo dyskutowany w drugiej połowie XVIII wieku. Rzecz jasna, bo dotyczył tamtych ludzi. Wielu obrońców Polski republikańskiej uważało, że właśnie bez nauki jezuickiej Rzeczpospolitej nie będzie. Wielu z nich tak się złożyło. To nie jest konieczne wynikanie. Znalazło się w Targowicy. Myślę, że rzeczywiście ogromną, nieocenioną usługę Rzeczpospolitej i wychowaniu jej elit oddało szkolnictwo jezuickie w końcu wieku XVI, w całym wieku XVII i w dużej części wieku XVIII. Ale jednak dla sprawy budowania nowoczesnego, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie każda nowoczesność jest zła, nowoczesnego patriotyzmu, największe zasługi w XVIII wieku odegrało szkolnictwo pijarskie z jego patronem, księdzem Stanisławem Konarskim, być może największym Polakiem XVIII wieku. Pijarzy są tym najlepszym wzorem szkolnictwa, jakie miało do zaoferowania Rzeczpospolitej, jakie Kościół miał do zaoferowania Rzeczpospolitej w wieku XVIII. Co nie znaczy, że możemy zapomnieć, czy powinniśmy zapomnieć to dobro, które dali jezuici wcześniej, które dają później, po odbudowaniu szkolnictwa jezuickiego. Ale nie traktowałbym tego tak, jak niektórzy rygorystyczni obrońcy tego szkolnictwa, że z chwilą jego kasaty nastąpiła jakaś zagłada szkolnictwa w Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że jednak Komisja Edukacji Narodowej powstała wskutek podziału tego majątku jezuickiego. Tam było dużo nadużyć, kradzieży oczywiście przy podziale tego majątku, niestety. No ale coś dobrego też powstało. Ja uważam, że Komisja Edukacji Narodowej stworzyła dobre dzieło, a nie złe. Jedną z głównych przyczyn upadku I Rzeczpospolitej było to, że Polska odwróciła się plecami do morza, nie prowadziła żadnej gospodarki morskiej, że miasta były bardzo mocno zniszczone w sposób, że tak powiem, systemowy, prawda, bo szlachcic nie mógł zostać mieszczaninem, a chłopom niewolnikiem nie mógł się przenieść do miasta, prawda? Więc miasta były zredukowane bardzo mocno, a od miast zależy siła gospodarcza kraju, w ogóle siła kraju militarna również, prawda, bo bez pieniędzy nie można prowadzić wojen, prawda? Więc może to prosiło o ustosunkowanie się. I druga rzecz bardzo ważna, jak dla mnie, to jak pan profesor ocenia wpływ pańszczyzny, czyli praktycznie takiego niewolnictwa chłopów, na upadek pierwszej Rzeczypospolitej? Dziękuję bardzo. Ja chciałem przypomnieć tylko, że tematem tych wykładów są stosunki polsko-rosyjskie. I oczywiście obydwa zagadnienia, które poruszył pan w swoim pytaniu, po części wiążą się, ale tylko po części z tym zagadnieniem. Pierwsza kwestia, czyli sprawa odwrócenia się od morza,
zaniedbania, jeśli można tak powiedzieć, miast i ich politycznych ograniczeń. Rozstrzygnęła się rzeczywiście, jak możemy to z dzisiejszej perspektywy widzieć, negatywnie dla Rzeczpospolitej, dla Polski w wieku XV i pierwszej połowie XVI. Potem już, mówiąc kolokwialnie, nie było co zbierać. To się rozstrzygnęło w czasach tworzenia polskiego Sejmu i można powiedzieć w Polsce Jagiellonów, już w Polsce królów elekcyjnych nie było tego problemu po prostu. Nie było szansy odwrócenia tego biegu rzeczy, który wiązał się z interesem ekonomicznym szlachty i zdobytymi przywilejami szlachty w tym okresie czasu, czyli do 1572 roku. Żadna siła nie mogła już tego odwrócić, polityczna. No, to jest osobne, skomplikowane zagadnienie. W każdym razie w XVIII wieku to nie był sprawa powrotu nad morze, nie mogła się rozstrzygnąć inaczej, jak przez przywrócenie stanowi mieszczańskiemu praw politycznych. I tego akurat elity polityczne Rzeczpospolitej nie zaniedbały, bo pamiętajmy, prawo o miastach jest najważniejszym obok Konstytucji Majowej aktem ustawodawczym Sejmu Czteroletniego, a więc zdawano sobie sprawę, dzięki szkołom Komisji Edukacji Narodowej także, ze znaczenia odbudowy miast. Oczywiście niektórzy statyści, niektórzy mężowie stanu pisali o tym już wcześniej, w wieku XVII, XVIII, pierwszej połowie XVIII, ale praktyczny program polityczny zaczął być realizowany w tym kierunku dopiero w czasie Sejmu Czteroletniego. No rzecz jasna, sąsiedzi o tym wiedzieli jeszcze lepiej niż Polacy, dlatego starali się nie dopuścić do tego, żeby Polska mogła wzmocnić swój żywioł miejski, przemysłowy i wrócić nad morze. To już jest program, testament, można tak powiedzieć, niestety, pierwszej Rzeczpospolitej, testament Konstytucji Majowej i ustawodawstwa Sejmu Czteroletniego. Natomiast co do chłopów, to tu znów temat rzeka. Przypomnijmy, że jednak chłopi byli traktowani nie lepiej, a gorzej w krajach ościennych, to znaczy przede wszystkim w Rosji. Inaczej sprawa miała się w Prusach. Tam dość szybko przeprowadzono oczynszowanie, zreformowano stosunki społeczne na wsi w sposób korzystny dla chłopów i oczywiście wzmocniło to machinerię militarną, można tak powiedzieć, pruską znakomicie na niekorzyść Rzeczpospolitej. Czy jednakże możemy ahistorycznie czynić z tego zarzut władzom Rzeczpospolitej, elicie Rzeczpospolitej, że nie dość wcześnie dostrzegła znaczenie wyzwolenia chłopów? Pewnie tak, dyskusje na ten temat się nie skończą i na pewno ja ich tutaj nie rozstrzygnę, one trwają. Natomiast znów przywołam ten fakt tylko na koniec, że zdawano sobie sprawę z tego problemu, na co dowodem jest nieśmiała bardzo deklaracja w Konstytucji 3 maja o wzięciu chłopów pod opiekę prawa i znacznie ważniejsze deklaracje Konfederacji Kościuszkowskiej, Powstania Kościuszki, gdzie chłopi biorący udział w powstaniu mieli uzyskiwać ziemię. No, miał ten ruch zostać wykonany. Zdawano sobie sprawę, że bez żywiołu chłopskiego naród polski się nie ostanie. Pamiętajmy, że jednak Polacy walkę o dusze chłopskie wygrali, ale wygrali je w wieku XIX. Chłopi stali się Polakami, nie stali się Rosjanami, nie stali się Prusakami, nie stali się Austriakami. To świadczy o tym, że odpowiedź na pana pytanie nie jest na szczęście tak pesymistyczna, jakby się mogło wydawać.